No hej, witajcie na kanale Evie Repair, kanale, na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku rozprawię się z 5 mitami, które wciąż są popularne w kontekście samochodów elektrycznych, także oglądajcie. Ostatnio na naszym Facebooku i na Instagramie wrzuciliśmy taki pro-hejterski post na temat wyprzedzania samochodów spalinowych na autostradzie, po to tylko, żeby zobaczyć, jakie dalej mity panują w naszym społeczeństwie szeroko pojętym na temat samochodów elektrycznych. Bo wtedy, kiedy wrzucamy takie posty, one mają duży zasięg, ten akurat chyba miał około tam prawie 500 000 wyświetleń i tam dostajemy bardzo dużo komentarzy. One są w większości hejterskie i dzięki temu wiemy, jakie są jeszcze mity obowiązujące na temat samochodów elektrycznych i muszę wam powiedzieć, że przez ostatnie parę lat sytuacja nie zmieniła się diametralnie, aczkolwiek pewną różnicę widać. Tutaj sobie zapisałem takich 6 akurat, ale będziemy mówili głównie o 5 mitów związanych z samochodami elektrycznymi, które wciąż obowiązują i ludzie, którzy hejtują samochody elektryczne na forach czy gdziekolwiek indziej, wciąż się na te mity powołują. No i pierwszy taki mit, który tam bardzo mocno wybrzmiewa też w tych komentarzach, to jest niski zasięg. Także samochody elektryczne mają niski zasięg. I to jest taka rzecz, na którą ciężko się odwoływać, bo teraz w ogóle niski zasięg stał się taką rzeczą może mniej kontrowersyjną w ogóle w kontekście samochodów elektrycznych. Bo powiedzmy jeszcze parę lat temu wstecz, to też takie trochę wykluczające się, ale ogólnie parę lat temu bardzo dużo było właśnie, bardzo duży nacisk był na tym, żeby te samochody elektryczne miały jak najbardziej maksymalny zasięg. Żeby pobić te 1000 km na jednym ładowaniu, żeby ten samochód mógł dojechać jak najdalej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że przez ostatnie 2 lata ten trend troszeczkę się zaciera i widać, że de facto najważniejsze staje się to, żeby samochód się najszybciej naładował i żeby miał bardzo wysoką prędkość ładowania. Czyli chodzi o to, że po prostu możemy się ładować więcej razy, czyli na przykład 3 razy, ale żebyśmy nie ładowali się po pół godziny czy 15 minut, tylko żebyśmy się ładowali 5 minut. I moim zdaniem w tej chwili to w tą stronę idzie. I sami też testując tą naszą trójką SR Plus, która ma w tej chwili 48 kWh pojemności baterii netto, testowaliśmy to, podróżując po Europie Wschodniej, żeby nie było. I zdecydowanie nie sprawiało nam dużego problemu to, że ładowaliśmy się 1 czy 2 razy na całej tam 2500 czy 3000 kilometrowej trasie, 1 czy 2 razy więcej niż w przypadku na przykład takiej jak ta Tesli Long Range. Akurat jedziemy trójką Long Range. Więc tak naprawdę to ten mit zdezaktywował się, a może zdewaluował się, czy zszedł ze sceny takich wiodących, nurtujących elektromobilność tematów, z tego względu, że w tej chwili zasięg nie jest największym problemem, abstrahując, że samochody ten zasięg coraz większy mają, ale ten zasięg on już nie idzie tak skokowo do góry, tylko bardziej właśnie idzie to wszystko w stronę optymalizacji ładowania. I fakt jest taki, że na przykład Tesla Model Y najnowsza, czy najnowsze Xpengi, tego typu pojazdy, one poprzez redukcję oporów powietrza i wiele innych takich drobiazgów wydłużają ten zasięg dosłownie o, nie wiem, 3-4%, co już stanowi całkiem sporo, no bo w perspektywie 500 km to mamy parę dziesiąt kilometrów do przodu, ale nie są to takie wartości, o których kiedyś się rozmawiało, że nie wiem, samochód elektryczny musi na jednym ładowaniu przejechać 1000 km, bo nie jest to absolutnie potrzebne. Po prostu załatwiła ten temat gęstość sieci ładowania. Gęstość sieci ładowania jest w tej chwili tak duża, że ja nie mam problemu, nawet jeżeli supercharger jest niedostępny, żeby znaleźć inną ładowarkę, więc ten mit, mimo iż wciąż obowiązujący, w zasadzie jest już nieważny. Jedyne, co można było powiedzieć, że samochód elektryczny ładuje się za wolno, ale myślę, że znajdziemy to gdzieś tutaj w tych mitach na tej karteczce. Więc idziemy z następnym mitem. Następny mit, tym razem nie wynikający z tego, co znajdowało się na tym materiale, ale taki, który dosyć często ludzie powtarzają w ogóle w internecie, i często też się jakieś firmy, które sprzedają samochody elektryczne, no to powołują, że samochody elektryczne się nie psują. A więc gdyby samochody elektryczne się nie psuły, no to firma Evie Repair prawdopodobnie nie miałaby nic do pracy, tylko cały czas byśmy nagrywali filmy. A prawda jest taka, że my tej pracy mamy całkiem sporo, więc samochody elektryczne się psują. Oczywiście psują się rzadziej i psują się w inny sposób niż samochody spalinowe i mają przede wszystkim mniej potrzeb serwisowych. Chodzi o to, że w samochodzie spalinowym mamy paski, mamy filtry, mamy dużo innych rzeczy, których w samochodzie elektrycznym nie ma i trzeba te rzeczy serwisować, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pasek rozrządu czy łańcuch rozrządu. Takich rzeczy nie ma w ogóle w samochodzie elektrycznym i tego serwisować nie trzeba i nie trzeba w ogóle o tym pamiętać. Więc tutaj samochód elektryczny ma dosyć sporą przewagę, szczególnie jeżeli chodzi o service and maintenance, nad samochodem spalinowym. Natomiast oczywiście samochody elektryczne się psują. Trzeba pamiętać, żeby je sprawdzać przynajmniej raz do roku,
bo wierzcie mi, że my mamy najwięcej dowodów u siebie na podjeździe na to, że jednak jak się nie dba o ten samochód, to później on nam się niestety odwdzięcza w sposób negatywny. I wtedy przyjeżdżacie do nas, tych napraw pojawia się dużo i te koszta po prostu są większe. Także największy mit, który niestety chyba w dużej mierze też ugruntowała sama Tesla, mówiąc, że te samochody nie wymagają serwisu i cały czas trzymając się tego stwierdzenia, spowodowała, że ludzie po prostu uwierzyli w to i stało się to takim mocnym mitem, że samochody elektryczne się nie psują, nie wymagają serwisów i w ogóle nie trzeba się nimi zajmować. Mógłbym jeszcze zrozumieć, że w okresie, jeżeli kupujemy samochód nowy, w okresie jego trwania, jego gwarancji, można byłoby się pokusić o takie działanie, bo w najgorszym wypadku, jeżeli coś się wydarzy, to producent powinien nam przynajmniej pomóc, aczkolwiek też znowu nie zawsze tak się dzieje. Jednak, jeżeli mówimy o samochodach, które już są poza okresem gwarancji, to zdecydowanie nie możemy sobie pozwolić już na to, żeby tego samochodu nie sprawdzać czy nie serwisować. No i kolejna rzecz, która faktycznie znalazła się na tej liście, czyli za długi czas ładowania. Pana ładowanie jest na godzinę i po godzinie pan wjeżdża. Że samochody elektryczne się ładują tyle, że tam można prawie że zamienić się taki szkielet porośnięty pajęczyną, czekając na to, aż ten samochód się naładuje. No i znowu jest to oczywiście absolutna nieprawda i znowu myśmy to udowodnili wielokrotnie już jeżdżąc naszymi samochodami elektrycznymi po Europie i to nie tymi najnowszymi. Pamiętajcie, że nasza trójka z projektu Fenix to jest rocznik 19, że nasz X, którym jeszcze niedawno jeździliśmy, to był rocznik 18, zresztą nadal jest w rękach nowego właściciela, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. Więc to nie jest tak, że samochody elektryczne, nawet te najstarsze, ładują się długo, bo myśmy to testowali. I jeżeli trzymamy się pewnego standardu, szczególnie podróżując po Europie Zachodniej, nie ukrywam, że w Polsce, gdzieniegdzie ciągle jeszcze nie jest tym rewelacyjnie. Na przykład pomiędzy województwem zachodniopomorskim a województwem wielkopolskim, okolice Złotowa, Piły, tam jest bardzo mało ładowarek. Jest więcej takich miejsc oczywiście na mapie Polski, gdzie tych ładowarek jeszcze jest za mało, ale w Europie Zachodniej możemy podróżować od 20 do 80% z nogą w podłodze. I ja to powiem wam szczerze, testowałem wielokrotnie i naprawdę wtedy czas ładowania od tych 20 do 80% to jest 15-20 minut. Nawet na najbardziej obciążonych superchargerach, wtedy kiedy ładowanie nam spada do tych, nie wiem, 110 kW, 80 kW, to wciąż trwa to około 30, maksymalnie 35 minut. Więc absolutnie nie jest tak, że spędzamy na tych ładowarkach jakieś niewiadome ilości czasu i że musimy to, nie wiem, na siłę jeść co chwilę obiad, czy tego typu historie. A dodatkowo, przy obecnej wydajności, nawet takiej Tesli Model 3, te 20-80% to jest już 250, 200 km, w najgorszym wypadku 150, to jest całkiem spory dystans pomiędzy ładowaniami. Więc wydaje mi się, że ten mit absolutnie nie ma uzasadnienia, a mało tego, w tej chwili, tak jak mówiłem przy tym wcześniejszym micie, wszystko idzie w stronę tego, aby te ładowania jeszcze skrócić i żeby tą moc ładowania przyspieszyć, a baterie bardziej dostosować do szybszego przyjmowania dużych ilości energii, oczywiście w sposób bezpieczny. Więc tak naprawdę wszystko będzie szło w stronę tego, żeby zagęścić infrastrukturę, co się dzieje na szczęście, a dodatkowo przyspieszyć ładowanie. Więc tak naprawdę no, ten mit może jeszcze ma zastosowanie przy niektórych samochodach typu, nie wiem, Seres, nie wiem, Nissan Leaf, gdzie musimy się ładować się Shademo lub jakimiś przejściówkami, gdzie ta moc ładowania jest ograniczona maksymalnie do tych 60 paru kW. Wciąż jeszcze gdzieniegdzie, tak jak zresztą mówiłem, są takie miejsca, gdzie tych ładowarek jest mniej i faktycznie te ładowarki, jeżeli są, to są wolniejsze i musimy więcej czasu spędzić, ale tak poza tym, to ten mit absolutnie nie ma uzasadnienia i z czasem coraz mniejsze uzasadnienie mieć on będzie. Kolejny mit, że samochody elektryczne jeżdżą za wolno, że samochody elektryczne jeżdżą za tirami. Więc powiem wam, że ten mit jest i nie jest prawdziwy, ale on tak naprawdę nie dotyczy tylko samochodów elektrycznych, tylko po prostu sposobu jeżdżenia niektórych ludzi. Niektórzy chcą zmaksymalizować zasięg, czyli oni wciąż żyją w takim świecie, gdzie ten samochód elektryczny musi przejechać z punktu A, czy tam nie wiem, z Warszawy do Zakopanego, z Gdańska do Warszawy, bez zatrzymywania się na ładowanie. I oczywiście najlepszym sposobem, i de facto udowodnione jest to, że najlepszym sposobem na to, żeby najszybciej dojechać samochodem elektrycznym z punktu A do punktu B, jest ograniczyć prędkość i jechać bez ładowania. Czyli jedziemy, nie wiem, 110, 100, 90 na godzinę i wtedy zasięg tego samochodu się wydatnie wydłuża. Tak, i to jest jego jakby też duża zaleta. I w momencie, kiedy chcemy oszczędzać pieniądze, a jednocześnie chcemy bez zatrzymywania się, co dla mnie byłoby absolutnie niemożliwe tak przy okazji, ale jeżeli chcemy taki efekt osiągnąć, to właśnie najlepsze są takie wolne przejazdy. No i wtedy najlepiej jest oczywiście jechać za tirem, no bo jak inaczej? Spróbujcie teraz pojechać na autostradzie
jadąc 110 i nie jadąc za tirem. Lub nie wyprzedzając co chwilę i nie tarasując tak naprawdę ruchu. No niestety, polskie autostrady były budowane z zamysłem posiadania dwóch pasów. Dopiero teraz, gdzie niegdzie, będzie się dobudowywało trzeci pas. Jak mamy dwa pasy, no to jeden pas jest praktycznie zarezerwowany dla ciężarówek i trzeba między nimi lawirować. Tak samo i bardzo często, i będzie się działo tak częściej zresztą, dotyczy to samochodów spalinowych z tego względu, że jak wiecie, paliwo jest bardzo drogie, a dodatkowo teraz ze względu na kryzys związany z Iranem i z tym, co będzie się działo w ciśnienie Ormuz, zaraz będziemy mieli ceny paliwa znowu, myślę, za 6, może 7 zł i wszyscy znowu będą jechać za tirami. Więc wszyscy jesteśmy po tej samej stronie barykady i w zależności od tego, jakim jesteśmy człowiekiem i co chcemy osiągnąć, albo będziemy cisnąć i but w podłogę, no bo ciężko wyobrazić sobie, żeby Taycanem jechać za tirem cały czas. Tak naprawdę to, w jaki sposób jeździmy, w większej mierze zależy od tego, jakim jesteśmy człowiekiem, jak chcemy podróżować i jaki chcemy osiągnąć cel, niż od tego, czy jedziemy samochodem elektrycznym czy spalinowym. Oczywiście nie ukrywam, że samochód spalinowy dużo bardziej premiuje jeżdżenie wolniejsze lub jeżdżenie jednostajne, jeździenie poniżej prędkości 120 km na godzinę. To też tak sprawdziłem ogólnie, nie organoleptycznie, tylko empirycznie, że jeżeli jeździmy do 115 km na godzinę, to samochód elektryczny nam odpłaca to dużo większym zasięgiem. Tak czy siak, jest to w większej mierze mit niż rzeczywistość, także znowu obalamy. No i ostatni mit, który no oczywiście przeplata się notorycznie w internecie, że samochody elektryczne się palą. I tutaj muszę Wam powiedzieć, być może troszeczkę miodu na serca naszych hejterów, że jednak statystyka ostatnio nie jest, przynajmniej w Polsce, nie działa na korzyść samochodów elektrycznych. Więc samochody elektryczne w stosunku do samochodów spalinowych wyprzedziły samochody spalinowe średniej ilości samozapłonów. Czyli na 1000 pojazdów mamy 0,19 samochodu elektrycznego i, jeżeli dobrze pamiętam, około 0,11 samochodu spalinowego, jeżeli chodzi o samozapłon. Myślę, że w Polsce pokutuje to, o czym mówiłem wielokrotnie, że trafia do nas cały szrot z Europy, który niestety jest w sposób niezbyt prawidłowy naprawiany. Odsyłam Was do ostatnich naszych poprzednich dwóch odcinków, gdzie bardzo mocno się skoncentrowałem na tym, żeby przekazać Wam moje stanowisko w kontekście napraw i naprawdę zrozumcie, to nie chodzi o to, że ja za wszelką cenę chcę Wam te samochody naprawiać. Chodzi o to, żebyście robili to z głową i nie robili sobie lub komuś krzywdy. Bo to, że zapali się Wasz samochód elektryczny gdzieś na polu, to oprócz oczywiście gigantycznego zanieczyszczenia środowiska, miejmy nadzieję, że nikomu to szkody nie wyrządzi. Natomiast jeżeli zapali się na parkingu podziemnym lub zapali się na jakimkolwiek parkingu, przenosząc ogień na inne pojazdy, no to szkody będą niepowetowane, a nie daj Boże jeszcze komuś się coś stanie. Dlatego ja wiem, że bardzo często chcecie mieć ten samochód elektryczny, że naprawiacie go po prostu po kosztach. Powiem Wam, że bardzo często się spotykamy z taką postawą, 500 zł. Ile? Naprawdę to jest dla mnie frustrujące, że ludzie kupują samochód elektryczny, a później oszczędzają po 50, 100 zł na sprawach, które są związane z bezpieczeństwem. Jeszcze raz powtarzam, chcecie mieć samochód elektryczny? Chcecie kupić rozbity? Jasne, nie ma problemu, ale weźcie pod uwagę, że naprawy będą kosztować i nie można tego robić w taki sposób, jak często jest to robione w samochodach spalinowych. W samochodach spalinowych też to jest niedopuszczalne, ale w samochodach elektrycznych może to kosztować dużo więcej w kontekście późniejszych szkód. Dodatkowo obciążenie moralne, jeżeli stanie się komukolwiek krzywda, no to jest coś naprawdę dużego i myślę, że takie rzeczy potrafią się ciągnąć za człowiekiem przez całe życie. Także na karb tego właśnie składam te statystyki. Oczywiście tutaj przy okazji Wiktorię poproszę, żeby Wam te statystyki pokazała. Także duży plusik. Tutaj może nie chcę tego mitu potwierdzać, bo w zachodniej Europie oczywiście ta statystyka wygląda zupełnie inaczej. Natomiast w Polsce muszę potwierdzić, że samochody elektryczne palą się częściej statystycznie, przynajmniej w pierwszym kwartale 2025 roku, niż samochody spalinowe. Ale trzymam kciuki, że wszyscy, którzy teraz sprowadzają rozbite samochody elektryczne, będą naprawiać je prawidłowo, że nie będą grzebać w bateriach i na pewno ta ilość pożarów spadnie. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!